Pali się na Stadionie Narodowym, wygrali z Albanią 1-0 po trafieniu Karola Świderskiego. Musimy walczyć o najwyższe cele, mówi Zieliński. 3 punkty zostają w Warszawie, to co sobie założyliśmy przed meczem. Ważne było skończyć to zgrupowanie zwycięstwem. Osiągnęliśmy cel i trzeba z optymizmem patrzeć na przyszłość, bo mamy naprawdę fajną drużynę. Trener będzie miał na czerwcowym zgrupowaniu więcej czasu. Będzie to wyglądało jeszcze lepiej. Podczas kolejnego zgrupowania Polacy rozegrają 2 spotkania. W eliminacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Europy zmierzą się z Mołdawią. W planach jest też pojedynek towarzyski. Nieoficjalnie ich rywalem będą Niemcy. Rosjanie i Białorusini nie powinni być wśród sportowców rywalizujących na międzynarodowych zawodach. Takiego zdania jest polski MSZ przed zaczynającym się dziś posiedzeniem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. MKOL ma zdecydować, czy dopuścić do zawodów sportowców z Rosji i Białorusi jako neutralnych, czyli występujących w igrzyskach bez formalnej przynależności państwowej. Minister Szymon Szynkowski-Welsenk uważa, że nie ma powodu, by zmienić decyzję sprzed roku podjętą bezpośrednio po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę. Rosja i Białoruś powinny otrzymywać sygnał na każdym polu i każdym poziomie, że łamanie prawa międzynarodowego i zasad współpracy między państwami, dokonywanie zbrodni nie będzie akceptowane i nie będzie tolerowane i że Rosja stanie się w ten sposób pariasem, będzie na marginesie współpracy międzynarodowej. Zdaniem polskiej dyplomacji decydujące znaczenie ma nie narodowość sportowców, ale fakt, że są sponsorowani lub wspierani przez swoje rządy albo firmy powiązane z reżimem na Kremlu. Teraz piłka po stronie rządu, niech przyjedzie do rolników. Protestujący w Szczecinie rolnicy tak komentują propozycję ministra, który zaprasza do Warszawy do okrągłego stołu w sprawie tranzytu przez Polskę ukraińskiego zboża. Zielone miasteczko przed Urzędem Wojewódzkim stoi od kilku dni. Jak mówi przewodniczący Komitetu Protestacyjnego Jarosław Barna, rozmowy w Warszawie nic nie dały, teraz to niech rząd przyjedzie do nas. Nas to nie interesuje, my czekamy tutaj. Przyjechaliśmy tu i teraz załatwić te problemy. Tu i teraz, powtarzam. Bo rządzący co, nie przyjechali do was? Dali jakiś znać, że spełnią wasze postulaty? Prosiliśmy, żeby doprowadzić do rozmów do poniedziałku. Dajemy czas teraz do czwartku i myślimy o innych rozwiązaniach w powiatach, gminach. Rolnicy chcą specjalnego pakietu pomocowego dla polskiej wsi. Żądają też uszczelnienia tranzytu ukraińskiego zboża przez Polskę. U nas lider innej rolniczej organizacji. Gość Radia Z i Bogdan Rymanowski. A gościem Radia Z jest Michał Kołodziejczak, lider AgroUnii, Ruch Społeczny. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Jutro okrągły stół dla polskiej wsi. Zbojkotujecie, czy jednak na ten okrągły stół przyjdziecie? Pójdę na okrągły stół. Przedstawimy nasze propozycje, posłuchamy, co minister ma do powiedzenia, chociaż ja wiele się nie spodziewam. PiS stworzył dziś na przykładzie rolnictwa pokaz tego, jak niszczy się państwo i pokazał tą pseudofilozofię polityki, którą kieruje się Prawo i Sprawiedliwość, czyli najpierw zniszczyć daną branżę, a później przerzucić wszystkich, którzy ucierpieli, na zasiłek, na dopłaty i uzależnić od siebie, od państwa. Szybko pan zmienia zdanie. Parę dni temu mówił pan, że ze zdrajcami, oszustami i złodziejami nie rozmawiacie. Co się zmieniło? Co się stało? Bo tam, panie redaktorze, nie będzie żadnej rozmowy. Pójdziemy, powiemy to, co myślimy, to, co uważamy, że trzeba zmienić, ale też dzisiaj robię to w dużej odpowiedzialności za całe nasze państwo. A może pan, dlatego, że nieobecni nie mają racji? Wie pan, że ta pseudo... Zreflektował się pan, że zostanie wycięty z rozmów. Ta pseudopolityka PiS-u prowadzi dzisiaj do potężnej drożyzny. Panie redaktorze, pomidory stały się towarem luksusowym w Polsce. Mąka kosztuje ponad 4 złote za kilogram, kiedy cena pszenicy na Podkarpaciu już jest o połowę niższa niż w trakcie żniw. To jest wina PiS-u, czy wina klimatu, wina pogody, wina zimy, wina wojny? To jest wina PiS-u. W 100%? W 100%. Drożyzna to jest wina PiS-u. Oni doprowadzili do upadku nasze polskie rolnictwo. Doprowadzili do tego, że najpierw wykopali przed rolnikami wielki dołek, w który ich wpędzili, a teraz chcą dopłatami, dofinansowaniami spowodować, żebyśmy jakoś przeżyli i egzystowali. A rolnicy, ludzie na wsi mieszkający nie widzą tego, że PiS kopie ten dołek, skoro na nich głosują? Dzisiaj to jeszcze nie ma wyborów i rolnicy zaczynają przeglądać. 2015-19 zwycięstwa PiS-u. Prawo i Sprawiedliwość wtedy jako jedyne mówiło tak głośno o problemach rolników i można powiedzieć, że dużo na tym wygrali, ale widać, że okłamali wszystkich, oszukali. Pana zdaniem, wracając do tej żywności, bo to myślę, że jest interesujące, zwłaszcza dla nas wszystkich przed świętami, jest szansa na to, że ta żywność będzie tańsza. Jeśli tak, to w jakiej perspektywie czasowej? Ona może być krótkosezonowo tańsza, ale żywność będzie w Polsce towarzyszyła
towarem drogim, luksusowym, na który nie będzie stać wszystkich, na którą nie będzie stać wszystkich i już teraz można powiedzieć, dlaczego tak się dzieje, skoro ceny gazu spadają na rynkach światowych? Koszty produkcji nie mają nic wspólnego z cenami już dzisiaj przy tak zorganizowanym i zepsutym handlu w Polsce. Trzeba powiedzieć jasno. Kto zepsuł handel i kto ma w tym interesie, żeby ten handel był popsuty? Handel został zostawiony sam sobie. Biedronka w Polsce ma marżę na poziomie prawie 9%, a w Portugalii na niecałe 6%. Pana zdaniem powinny być ograniczenia ustawowe? Powinny być, przecież mamy wolny rynek. Powinno być ustawowe dbanie o społeczeństwo, a żeby dbać o to społeczeństwo, trzeba rozbić monopole, które dziś zaczynają dyktować ceny. Czyli pana zdaniem jest tak drogo dlatego, że mamy Biedronkę w Polsce? Nie dlatego, że mamy Biedronkę. Dlatego, że mamy handel, który zaczyna drenować kieszenie Polaków. I niech pan zobaczy, dziś z tym państwo PiS nie zrobiło nic. Dopłaciło do zakupów, obniżyło VAT na żywność. W tym samym czasie supermarkety podniosły marże. To jest przecież działanie na szkodę społeczeństwa. Okej, ale jaka jest alternatywa? Czy pan proponuje powrót do cen regulowanych, powrót do komuny? Nie proponuję tego. Dzisiaj my mówimy o tym, że rynek musi być inaczej zorganizowany. Chociażby Agrounia mówi głośno o tym, że ta konstrukcja, gdzie supermarkety przejmują dystrybucję żywności w takiej ilości, że dwa sklepy w Polsce mają ponad 40% udziału w rynku, mogą dyktować ceny dla konsumentów, ale też mają bardzo duży wpływ na produkcję żywności. Był taki moment, kiedy największy supermarket w Polsce powiedział, że nie kupią polskich warzyw przez 3 tygodnie, dopłacą do zagranicznych, żeby tylko i wyłącznie polskim producentom pokazać miejsce w szeregu. Czyli pana zdanie powinno dojść do rozbicia monopolii? Tak. Tak uważam, bo one będą miały. Można to zrobić regulacjami prawnymi. Można to zrobić. Mamy UOKiK, który jest też urzędem antymonopolowym. I co robi UOKiK w tej sprawie? Nic. Kompletnie nic. My złożyliśmy. Może nie ma podstaw prawnych. Są podstawy, bo widać, jak zachowała się chociażby największy supermarket, czyli Biedronka, w momencie, kiedy państwo obniżyło VAT na żywność na 0%. Oni te ceny podnieśli o różnicę VAT-u dokładnie w tym samym okresie, kiedy ten VAT został zniesiony. Wróćmy do tego okrągłego stołu. Jak pan pójdzie na to spotkanie jutro z panem ministrem Kowalczykiem, weźmie pan ze sobą jaja? Nie, ja nie będę rzucał jajami. Panie redaktorze... Nie akceptuje pan rzucania jajami? Ja rozumiem dzisiaj wszystkie chwyty i robiłem często rzeczy dużo bardziej brutalne. Idziemy po to... Właśnie, co się z panem stało? Idziemy po to... Dlaczego pan tak złagodniał? Dlatego, że idzie pan do polityki? Nie jestem łagodny. Proszę, jest pan łagodny? Jest pan brutalny? Nie przesadzać, jestem normalny i zawsze będę sobą. Czyli jajek pan nie używa w walce politycznej? Ja uważam, że te jajka ministrowi się należą i to i tak jest łagodne, łagodne pan, wymiar nie? Kary. No akceptuję, oczywiście, jest pan za, a nawet przeciw. Panie redaktorze, dziś te jaja pokazują, jakie są nastroje na polskiej wsi. Oni rozwścieczyli polską wieś, niszcząc tą produkcję naszej żywności, niszcząc gospodarstwa rolne, zamykając perspektywę rozwoju przed nami. Pan mówi, że chcieli zniszczyć polskie gospodarstwa, ale mam wrażenie, że zaczęło się to wszystko od chęci pomocy Ukraińcom. Bo mówimy oczywiście cały czas o zbożu ukraińskim, o ukraińskiej kukurydzy, które wchodzą na polski rynek. Pomoc, która niszczy polskie rolnictwo, czy jakiegokolwiek Polaka, to jest źle zorganizowana pomoc i nie może być dłużej tak kontynuowana. Ale gdzie popełniono błąd? Kiedy ten błąd popełniono? Przecież to zboże miało przejechać przez Polskę. I państwo pozostało bierne, nie kontrolowało tego, co się dzieje. 29 czerwca Agrounia jako pierwsza pod biurem posła Sasina w Hrubieszowie alarmowała, że będzie problem z ukraińskim zbożem, bo już wtedy nie mogli Polacy sprzedawać, bo rozpoczął się napływ. Zniesienie cła na towary z Ukrainy było czymś złym. Dziś domagamy się i jutro powiem to dokładnie na tych obradach okrągłego stołu. Domagamy się tego, żeby żadne ukraińskie zboże nie trafiło na wolny rynek w Polsce. Musi ono wszystko, które będzie przejeżdżało przez Polskę, już być awizowane, na przykład w Afryce, w krajach Bliskiego Wschodu. Ale chce pan wprowadzić cło na zboże ukraińskie? Pan poseł Kuźm, który był wczoraj gościem Radia Z u Beaty Lubeckiej, powiedział, że no nie ma na to szans. Pan poseł Kuźmiuk to się bardzo mocno zapętlił, bo mówił wczoraj też takie rzeczy, że zboże było plombowane. Żadne zboże z Ukrainy, które wjeżdżało do Polski, nie było plombowane. A teraz plombowane. Nie jest plombowane? Nie. Przecież mamy deklarację, że jest plombowane.
Panie redaktorze, mamy do czynienia z tym, że często jest tak, że wjeżdża do Polski, powiedzmy, pociąg 30 wagonów zboża z Ukrainy i 5 czy 6 wagonów wjeżdża bez żadnych dokumentów i tak naprawdę nie mamy świadomości tego, ile tego zboża wjeżdża. Mamy do czynienia z przywożeniem zboża przez wielkie międzynarodowe holdingi, fundusze inwestycyjne, które robią na tym wielki biznes. Połowa obszaru Ukrainy, czyli wielkość Polski, uprawiana jest tam przez 90 firm. Czyli to tak jakby w Polsce, w każdym województwie było 4-5 gospodarstw. To są gospodarstwa, które mają od 100 tysięcy hektarów. Największe ma 1 000 000 hektarów. Panie redaktorze, my pomagamy dziś wielkiemu zagranicznemu kapitałowi, który ulokował się na Ukrainie i robi z tego wielkie pieniądze, a polski rząd mówi, że pomaga Ukraińcom. No właśnie, bo mamy informację, że Komisja Europejska zatwierdziła nowy program pomocy dla rolników. Rolnicy, którzy doznali strat z powodu napływu ukraińskiego zboża, mają dostać dopłaty. W sumie ma to być około 600 milionów złotych. To chyba nie jest mało. Panie redaktorze, żyjemy w takich realiach, że Polska najbardziej ucierpiała na tym przywozie zbóż z Ukrainy i za chwilę będą to maliny, za chwilę będą to jaja, za chwilę będzie to drób. I myślę, że Polacy... One będą też przejeżdżać przez Polskę? Będą do Polski... One będą trafiały na pański stół, one będą trafiały do sklepów, w którym pan się zaopatruje, a nie przejeżdżały przez Polskę. Chodzi tylko o to, żeby to przywieźć, rozładować tutaj w Polsce i żeby sobie częściowo zostało w kraju i częściowo pojechało dalej. Żyjemy w państwie fikcji. Dzisiaj PiS totalnie skapitulował przed tym problemem. Dzisiaj PiS nie powiedział, że problemy Kowalskiego są całkiem inne niż problemy Schmidta, który mieszka w Niemiec. Nie powiedział w Komisji Europejskiej, że my z tego powodu utracimy suwerenność żywnościową i mamy całkiem inne wyobrażenie o rolnictwie na Ukrainie, bo patrzymy na nie przez pryzmat polskiego rolnictwa. Panie prezesie, panie przewodniczący, krótka piłka. Jan Krzysztof Ardanowski powinien wrócić, tak czy nie? Nie. Podatki dla rolników są za duże? Są za duże. Trzeba dopłacić młodym do mieszkań? Panie redaktorze, tak, trzeba zbudować w Polsce 1,5 miliona mieszkań. Tak czy nie? Państwo powinno zbudować w Polsce przynajmniej 1,5 miliona mieszkań i je sprzedać po cenach preferencyjnych Polakom. Wolę Tuska od Kaczyńskiego, tak czy nie? Ja nie chcę żadnego z nich. Ich czas się skończył. Pójdziemy do wyborów razem z PSL-em i Hołownią, tak czy nie? Nie. Michał Kołodziejczak, lider Agrounii, Ruch Społeczny, jest gościem Radia Z. Przechodzimy do internetu na radioz.pl, Facebooka, YouTube'a. Tam zapytam pana Michała Kołodziejczaka o dymisję, ewentualną dymisję ministra Kowalczyka. To jest gość Radia Z. No właśnie, czy Prawo i Sprawiedliwość może odwołać dzisiaj pana Henryka Kowalczyka? Henryk Kowalczyk w rozmowie ze mną powiedział, że on wcale nie chciał być ministrem rolnictwa. Rząd tam jest, bo Jarosław Kaczyński i Morawiecki go o to poprosili, więc on tam jest jako taki namiestnik. Ten człowiek się totalnie do tego nie nadaje. Sam powiedział, że wolałby być w Ministerstwie Finansów czy w Komisji Finansów. Co taki człowiek robi? To jest po prostu gość, który wchodzi i ma robić porządek, a zamiast porządku zrobił wielki bałagan i syf, bo totalnie się na tym nie zna. To jest dla nas policzek, to jest dla nas, dla całego polskiego społeczeństwa pokazanie, że PiS nie czuje już polskiej wsi, nie czuje produkcji żywności i kompletnie nie chce się tym zajmować. Gdyby Henryk Kowalczyk miał honor, już dawno zrezygnowałby z tego urzędu. No dobrze, a mówi pan, że Jan Krzysztof Ardanowski nie jest lepszym, nie byłby lepszym ministrem? Że jest skompromitowany, bo miał afery Bielmleku czy afery Eskimosa. Skompromitowany? Gdzie... Został skazany? Ktoś udowodnił jego winę? Są postępowania. Mówi się, że w interwencyjnym skupie jabłek zginęło gdzieś 100 czy nawet 200 milionów złotych. Ale to minister Ardanowski uczestniczył w jakimś przekręcie? Przecież wtedy on był ministrem i te pieniądze były przekazane. Minister Ardanowski w Jasionce kilka dni temu mówił, że nie można rozwiązywać problemów rolniczych tylko i wyłącznie poprzez dosypywanie pieniędzy i takie chwilowe ingerencje, że te problemy trzeba rozwiązywać systemowo. Czyli tu się pan zgadza z nim. A kiedy on był ministrem, robił totalnie coś innego. Robił właśnie to, że dosypywał pieniędzy, robił dopłaty. Polska stała się państwem na zasiłku, panie redaktorze, rozlazłym państwem na zasiłku, które nie patrzy perspektywicznie na rozwiązywanie problemów. Pana zdaniem nie ma szans na zmianę ministra? Gdyby dziś PiS chciał naprawiać rolnictwo, to by to zmienił, ale przede wszystkim zmieniłby prawo, zmieniłby podejście, dałby tam fachowców. Mamy w Ministerstwie Rolnictwa tak, Janusz Kowalski, który nie odróżnia pszenicy, ja to wtedy ujawniłem. Pszenicy od czego? Od owsa? On nie odróżnia niczego.
ten człowiek robi tylko i wyłącznie show, tanią politykę, jeździ, krzyczy. A może jest tak, że on się uczy od pana, bo pan też robi show przed biurami poselskimi Prawa i Sprawiedliwości. Panie redaktorze. To nie jest tak? Ja. Polityka to spektakl. Ja to jako pan. Pierwszy mówiłem, że ta polityka PiSu doprowadzi do drożyzny w Polsce. 15 października poprzedniego roku mówiliśmy o tym, że jeżeli nie będzie normalnej pomocy dla tych, którzy mają szklarnię, to na wiosnę nie będzie ludzi stać na pomidory. Ale przyzna pan, że generalnie wszyscy mają problem. Na zachodzie Europy ta żywność drożeje. Wszyscy mają problem z warzywami. Tam PiS nie rządzi. Panie redaktorze, my jeszcze niedawno byliśmy niezależnie żywnościowo w Polsce. Mamy w Polsce problemy nie tylko z żywnością. Mamy w Polsce problemy z mieszkaniami. Mieliśmy w Polsce problem z węglem. Mamy w Polsce problem już teraz z handlem, który jest tragicznie zorganizowany. No dobrze, a wątek polityczny skończmy. Kwestia pana ministra Kowalczyka. Będzie wniosek o wotum nieufności. Sądzi pan, że ten wniosek będzie skuteczny? No bo raczej w takich sytuacjach partia rządząca zawsze skupia się wokół swojego ministra. Nie sądzę. Sądzę, że to jest cyniczna gra polityczna. Już tutaj PSL-u? O głosy rolników i pokazywanie, cóż to nie można zrobić. Ja tylko przypomnę... Kosiniak-Kamysz jest cyniczny? Ja nie mówię, że ktoś jest cyniczny, tylko cyniczne to jest gra. Nie będę tutaj osobowo obrażał, ale mamy widzę... konkretny wniosek konkretnej partii. No to ja czyli sugeruje pan, że PSL zachowuje się cynicznie? Takie odnoszę wrażenie. Takie odnoszę wrażenie. Dlaczego? 29 czerwca poprzedniego roku my zrobiliśmy tą pierwszą pamiętną konferencję pod biurem Sasina, mówiąc, że będzie problem ze zbożem. Później PSL co zrobił? PSL złożył wniosek o odwołanie Kowalczyka i później długo, długo nie robił nic, nie nagłaśniając tych problemów odpowiednio. To oni mają posłów, to oni mają ludzi, to oni mają gdzieś lepszy dostęp do mediów, ale ja mam takie wrażenie, że w polskiej polityce jest tak, że im gorzej dla tych, którzy rządzą i dla ludzi w trakcie kadencji, tym lepiej dla opozycji. Naprawdę? My byliśmy tymi, którzy mówili, te problemy trzeba rozwiązać, nie patrząc na to, kto rządzi. A to jest a może pan mówi tak dlatego, że PSL nie jest zainteresowany pójściem z panem do wyborów. A skąd pan wie, Ja słyszałem, że są jakieś na ten temat rozmowy. A rozmów to jest nie. Zainteresowany? Rozmów nie ma. Ale ja wiem, no, ale to wiem o tym, pan, że co? Wiem o tym, że dziś wiele partii politycznych chciałoby współpracować z Ogrunią. Panie redaktorze, to nie jest miejsce, ale żeby Hołownia, mówić o PSL, takich rzeczach. Platforma, to nie, Lewica. To nie jest miejsce dzisiaj, żeby medialnie mówić o takich rzeczach, o tym, co dzieje się w kuluarach polityki. Czyli rozmowy trwają? Nie ma żadnych rozmów. Ogrunia przygotowuje się do wyborów. To skąd pan wie, że wiele partii chciałoby? Panie redaktorze, no bo mam takie sygnały bezpośrednie. Czy ma pan informatorów? Nie, no mam ludzi, którzy przychodzą i mówią. Mamy ludzi, którzy przychodzą i mówią, Michał, porozmawiajmy, ustalmy, zróbmy, tak? Ale ja nie... Ma pan nadzieję, panie prezesie, że pański ruch społeczny utworzony razem z porozumieniem pani poseł Sroki przejdzie ten 3% próg? Jestem o tym przekonany. Gdybyśmy walczyli o 3%, to ja nigdy bym tego nie robił. Słyszę tu jakiegoś, nie wiadomo jakiego, jakiej pewności siebie. Panie redaktorze, to ja mogę powiedzieć to pewnie. Agrounia spokojnie przekroczy. Ale widzi pan sondaże ostatnio Agrounii? 1-2% w porywach. Panie redaktorze, my mamy swoje badania, które pokazują coś całkiem innego. Każdy ma swoje badania. Nie. Co pokazują wasze badania? Że Agrounia dziś nie miałaby problemu, żeby przekroczyć próg wyborczy. Ale 3% czy 5%? 5%. I poczekajmy jeszcze chwilę. Niech pan zobaczy. Wycinali nas i wycinają nas z mediów. Pan jest jednym z nielicznych redaktorów, który rozmawia w mediach z Agrounią, który zaprasza. Jesteśmy wycięci z mediów publicznych. Ale proszę powiedzieć taką rzecz. Czy gdyby była propozycja jednej z poważnych partii politycznych, nie mówię o konkretnej, czy przyjęlibyście zaproszenie, żeby na przykład pan, żeby kilka osób z Agrounii byli w Sejmie? Dzisiaj, żeby mówić o jakichś propozycjach, to niech one będą na stole, ale ja dzisiaj nie jestem w takim nastawieniu, by z jakąś partią budować. Nie po to decyduje się na budowę własnego ruchu, własnego środowiska politycznego, które chce budować silne państwo, które mówi Polakom, że dzisiaj jest czas na to, że chcemy trochę więcej od tego państwa, że filozofia pomocy socjalnej, z której PiS zrobił filozofię państwa, to nie jest to, czego oczekują Polacy. Mówi pan jak politycy Konfederacji. Wie pan, na całym świecie dobrobyt ludzi zbudowany jest na pracy, ale pomoc socjalna to jest pewien stan
standard w normalnym kraju, tylko to nie jest sposób do bogacenia się ludzi. Agrounia i Konfederacja to jest ewentualny sojusz? Wie pan, w Konfederacji też jest dużo młodych ludzi, którzy widzą, że Polacy chcą już czegoś więcej, że należy nam się więcej, że nie będziemy dawać się uzależniać od pomocy, tak? socjalnej. Nie wiem. Taka pokoleniowa może być grupa. Wie pan, no, myślę, że w ogóle w polskiej polityce ta zmiana pokoleniowa musi nastąpić, bo ona za sobą będzie niosła zmianę mentalną, ale też ta filozofia państwa, po co nam w ogóle jest państwo? Dajmy szansę. Po co nam w ogóle jest państwo? Wie pan, to może teraz... Radio nie funkcjonuje bez słuchaczy. Jeśli pan pozwoli, proszę, dajmy bardzo im szansę. Proszę bardzo. Jakub Mościcki, dlaczego protesty dotyczą tego, że na Ukrainie zboże jest za tanie, a nie tego, że u nas produkcja zboża jest za droga? Panie redaktorze, no jest za droga, tylko cóż mamy teraz robić, jeżeli na Ukrainie jest całkiem inny standard produkcji, jest dużo tańsza produkcja i co mamy dzisiaj zrobić ze swoim drogo wyprodukowanym zbożem? Musimy bronić nasz rynek, bo tylko nasza produkcja żywności będzie gwarantem normalnych, uczciwych Kolejne cen. Pytanie, Paweł Szymański. Które miejsce w rankingu obrońców polskiej wsi zajmuje aktualnie prezydent Andrzej Duda? Żadne. To jest człowiek, który oszukał polską wieś. To jest człowiek, który wystosował list do mieszkańców polskiej wsi, który mówił o właśnie rozbiciu monopolii, który mówił o specjalnych programach dla polskich rolników i polskiej wsi. Nie zrobił kompletnie nic. Zajmuje się wielką polityką w jego Taka wydaniu. Jest jego rola, wie pan. No jest prezydentem, to trzeba się zajmować wielką polityką. Tylko, że wielka polityka to jest dzisiaj zapewnienie Polakom normalnych cen, uczciwych cen żywności. Kolejne pytanie, wolność słowa. Polacy nie mają mieszkań, a pan postuluje, aby deweloperzy oddawali 20% swoich mieszkań. Chciałby pan, aby ktoś inny postulował, by rolnikom zabierać 20% ich plonów i hodowli? Wyjaśnijmy to raz. Ale krótko. Wyjaśnijmy to raz na zawsze. Mówię, że od 5 do 10% mieszkań deweloperzy mogliby oddawać, jeżeli dostaliby grunt za darmo w mieście. Jeżeli da ktoś rolnikom ziemię za darmo, to podejrzewam, że nie jeden zgodzi się oddać część plonów już dziś. Jeżeli rolnicy dzierżawią z KOWR-u ziemię, to się umawiają, że na przykład oddają równowartość 5-6 ton pszenicy. Takie coś już funkcjonuje. Niech tutaj wolność słowa dobrze to zobaczy. Jeżeli rolnik dzierżawi państwową ziemię, to nie umawia się na stały czynsz, tylko umawia się, że ten czynsz jest uzależniony od ceny zboża. Jedźmy dalej. Franek, czy opowiada się pan za ponownym otwarciem PGR-ów? Nie. Bronisław Duda, jakie ryby pan lubi najbardziej ze stawów hodowlanych na wsi i dlaczego to są pstrągi? Ja nie lubię ryb. W ogóle żadnych? Jem czasem, ale nie lubię ryb. A ma pan coś wspólnego z pstrągami? Nie wiem kompletnie, co chodzi. Ciekawe, co za pytanie. To wie pan, takich głupich pytań to szkoda czytać. Fifinek, dlaczego pan Kołodziejczak, wiedząc, że nie dostanie się do parlamentu, wciąż zajmuje się polityką? Kołodziejczak dostanie się do parlamentu i Kołodziejczak jako jedyny przewidział wiele tych kryzysów, o których dzisiaj mówimy, i tym powinna się zajmować głównie polityka. Nie tylko rozdawaniem pieniędzy, nie łataniem dziur, które najpierw PiS wykopuje, tylko przewidywaniem kryzysów i problemów i odpowiednie reagowanie na nie. Krystian Fijałkowski. Na konwencji Agrounii można było spotkać Jana Śpiewaka, Piotra Ikonowicza czy Maję Staśko, z którą pozował pan do wymownego zdjęcia z zaciśniętą pięścią w górze. Jak pan określiłby gospodarcze poglądy Agrounii? Mamy własne poglądy gospodarcze. Czyli jakie? Jesteście liberałami, socjalistami? Gdzie mam się dzisiaj szufladkować? Panie redaktorze, jestem dzisiaj za tym, żeby gospodarka była normalna, wolnorynkowa, ale żeby też były granice wyznaczone przez państwo, bo za chwilę korporacje i spółki skarbu tak bardzo nas docisną, zniszczą całą klasę średnią, zniszczą rolników i przedsiębiorców, bo to jest ostatni bastion w Polsce, który ma niezależność, który może powiedzieć tej władzy: my was nie potrzebujemy, nie chcemy. Najlepiej to, żebyśmy byli tylko i wyłącznie pracownikami bez żadnych praw w spółkach Skarbu Państwa albo w korporacjach. W korporacjach, które, jak pan będzie o nich źle mówił w Radiu Z, to przyjdą i powiedzą radio: wycofujemy reklamę. Nie będzie nam się podobało, bo pan Rymanowski źle mówi. W takim świecie żyjemy, gdzie właśnie Orlen może przyjść do kogoś i powiedzieć: macie tutaj 50 milionów, bo nam się podobacie. Przestaniecie nam się podobać, to wam kaskę zabieramy. To jest właśnie filozofia państwa PiS, które pozwala niszczyć własność prywatną na rzecz wielkich firm. Jacek Wielgosz, czy przeprosi pan za to sianie paniki po wybuchu wojny na Ukrainie? Ło Jezus, paliwa zabraknie, nie będzie niczego. Przez takich panikarzy jak pan musiałem czekać prawie 2 godziny, aby zatankować. Nie. Czy wzorował się pan na Kononowiczu z tym, że nic nie będzie?
Panie redaktorze, dzięki mnie ludzie chociażby w mojej gminie dostali zwrot pieniędzy za paliwo, które kupili po 10 zł na stacji, bo nagłośniliśmy patologię taką, która polegała na tym, że niektóre ze stacji benzynowych wykorzystały sytuację i już wtedy sprzedawały paliwo po 10 zł, a ludziom, którzy stali w kolejce, powiedzieli, że dzisiaj po 10, jutro po 15. Przecież to po mojej interwencji Obajtek zareagował i wymówił umowy stacjom benzynowym. Skończmy z tą fikcją. Gdzie wtedy było państwo? Gdzie wtedy było zaufanie do instytucji państwowych, że paliwo będzie? Nie. Państwo nie zdało egzaminu. Miecz Nemezis. Kolejne pytanie. Zarówno rolnicy, jak i reszta mieszkańców wsi protestują przeciwko często duńskim farmom przemysłowym na powyżej 10 tysięcy świń, bo ani to nie jest dobre dla polskich rolników, konsumentów, środowiska, ani też nie obniża, ale też obniża cenę ziemi. Nie widziałem pana na żadnym takim proteście. Wspiera pan gigantów? Nie, ja kompletnie nie rozumiem tego pytania. To my blokowaliśmy często całe wioski, gdzie gospodarstwa małe, takie 10, 50, gdzie było 10 czy 50 świń, miały być wybijane przez i świnie miały być utylizowane przez polską weterynarię. To ja zablokowałem autostradę z naszymi ludźmi w momencie, kiedy do Polski, kiedy był ministrem Ardanowski i do Polski przyjeżdżały świnie z Litwy, z duńskiej korporacji, właśnie o takiej, o której pan tutaj pisze, i my robiliśmy to wtedy, kiedy jeszcze to nie było popularne, kiedy ludzie nie zdawali sobie z tego sprawy. I ja panu powiem, wtedy udało nam się zablokować te transporty z Litwy i zostały zmienione dokumenty, które zabroniły kontynuacji takiego Pan czegoś. Marcin, czy warto było skakać z flagą ukraińską i blokować ciężarówki białoruskie na przejściu granicznym w Kukurykach? Dlaczego teraz nie blokuje pan tirów z jajkami, drobiem wjeżdżających z Ukrainy i wagonów ze zbożem? Panie redaktorze, to jest w ogóle skandal, co dzisiaj się dzieje. Do Polski ciągle przyjeżdżają rosyjskie ogórki, rosyjskie warzywa, rosyjskie owoce, rosyjskie produkty. Ale jak to przyjeżdżają? No normalnie. Normalnie przyjeżdżają na największej giełdzie towarowej w Polsce, czyli na Broniszach. Większość ogórków to są ogórki rosyjskie, które tu przyjeżdżają i są przepakowywane w polskie opakowania. Do Polski przyjeżdża dzisiaj... Ale to się dzieje zgodnie z prawem czy nielegalnie? Tak, takie jest prawo. I nie ma sankcji wobec nie ma tego sankcji. Unii Europejskiej. Wie pan, że już dzisiaj za chwilę większość cebuli, która będzie w Polsce, będzie przyjeżdżała do Polski z Rosji i już dziś przyjeżdża. Wczoraj dostałem pierwsze nagrania, kiedy rosyjska cebula jest przepakowywana w polskie opakowania, wysypywana z ruskich worków i pakowana w małe. A jak to jest, panie prezesie, panie przewodniczący, z pańskimi występami w rosyjskiej telewizji? Występuje pan jeszcze tam? Ale gdzie ja? Panie redaktorze. Udziela pan wypowiedzi czy nie? Czy wywiadów? Jak robiliśmy protesty, przyjeżdżały różne media, wszystkie wchodziły, robiły zdjęcia, podchodziły, zadawały pytania. Proszę takich rzeczy nie powielać, że Kołodziejczak występował w jakiejś tam Czyli telewizji. Rozumiem, że jeżeli ktoś pytał, to pan odpowiadał. Jeżeli te media przyjeżdżały do Polski, były wpuszczone, przychodziły na protest, to okej. Okay. Ale też skończmy właśnie z tym mówieniem o jakiejś tam rosyjskości. Ja zgłosiłem się w październiku do odpowiednich instytucji w Polsce, którym powiedziałem, zobaczcie, TVP, pan Kłeczek, dziennikarze telewizji publicznej ciągle obsądzają mnie o jakieś powiązania z Rosją. Powiedziałem, proszę, jak chcecie, podsłuchujcie mój telefon, sprawdzać, proszę, wszystko. Zgłosił? Do ABW. I co ABW powiedziało? ABW powiedziało, panie Kołodziejczak, pojechałem na przesłuchanie. Moi współpracownicy, powiedziałem, przesłuchujcie wszystkich, kogo chcecie, sprawdzajcie wszystko. Czy nie ma pan nic wspólnego z agenturą rosyjską? Proszę nawet nie mówić takich słów. Działam na rzecz dobra Polski i jest to nie na rękę tym, którzy... A co ABW zrobiło? Powiedziało tylko, proszę być spokojnym, czy podjęło jakieś działania? Podsłuchuje pana na przykład, czy ABW nie? Przeprowadziło całe postępowanie, cały proces, po którym dali jasny sygnał, że nie mogą mi tego dać na papierze. No nie powiedzieli dlaczego, ale powiedzieli, panie Michale, jest wszystko jest w porządku. Jest pan czysty? Tak, tylko wie pan, mnie bardziej zależało na tym, żeby dać publiczną informację w tym kierunku. I ja mam już dość tego, bo jak się w Polsce chce kogoś zniszczyć, to się właśnie go osądza o takie rzeczy. Ostatnie wybory regionalne w Holandii wygrała partia farmerów, która sprzeciwiła się polityce klimatycznej. Myśli pan, że Zielony Ład zagraża też polskim rolnikom?
Zielony Ład zagraża nie tylko polskim rolnikom. Zielony Ład zagraża także wszystkim Polakom, który spowoduje, że produkcja żywności będzie dużo droższa i dużo mniejsza. To jest patologia, co dzieje się w Unii Europejskiej. Nie chce pan chronić klimatu? A my nie potrafimy się temu wszystkiemu postawić. To nie ma nic wspólnego z ochroną klimatu. Zielony Ład jest zbiorem przepisów, które mają zniszczyć produkcję żywności. Ale ktoś chce zniszczyć produkcję żywności? Dlaczego? Wie pan, ja mogę panu tylko powiedzieć tak. Około 2 lata temu była taka głośna informacja o wprowadzeniu podatku od mięsa. Wie pan, za wprowadzeniem tego podatku stały największe korporacje, które produkują żywność, między innymi w organizacji, która lobbowała na rzecz wprowadzenia tego podatku przy Unii Europejskiej, stali ludzie z Nestle. Tam była taka organizacja TAP, która bardzo lobbowała, by podatek od mięsa był wprowadzony, a Nestle najpierw zrobiło bardzo duże inwestycje w produkcję sztucznego mięsa. Czyli co, wykończmy przepisami normalną produkcję, tradycyjną produkcję żywności, żeby firmy, które hodują świerszcze, robią jakieś sztuczne kotlety, zrobiły sobie miejsce na rynku. Chce pan powiedzieć, że, przepraszam, Zielony Ład to jest ściema? I że tak naprawdę chodzi tylko o robienie kasy przez wielkie korporacje? Tak. Zielony Ład to jest ściema, chodzi tylko i wyłącznie o wyciąganie od ludzi pieniędzy i kierowanie ich w kierunku wielkich firm, które później będą... Tylko one będą naszymi pracodawcami i tylko one będą sprzedawały nam żywność. To jest walka z normalną produkcją żywności, która przyczyni się do tego, że żywność będzie towarem luksusowym i na tą normalną żywność nie będzie stać prawie nikogo. Już w Polsce to zrobiono, kiedy bezmyślnie wybijano stada świń, ograniczano produkcję, wprowadzano jakieś chore przepisy bioasekuracji. Bezmyślnie, nie było żadnych chorób, nie było żadnej plagi? Te działania, które były podjęte, nie były wytyczone przeciwko chorobom, tylko były one wytyczone przeciwko gospodarstwom, które zagrażały ciągle tym wielkim firmom. Ciekawe, że tutaj zgadza się pan z człowiekiem, o którym pan mówi bardzo krytycznie, z panem Ardanowskim, który nawet krytykuje komisarza Wojciechowskiego, mówiąc, że komisarz nie wiadomo dlaczego jest twarzą Zielonego Ładu, który jest antyrolniczym kierunkiem. No, jest antyrolniczym kierunkiem. Tutaj nie trudno się nie zgodzić. I wie pan, to nie chodzi o to, żeby mówić, że ktoś jest niedobry i się z niczym nie zgadzać. Są rzeczy, które mówi Ardanowski. Są rzeczy, dobrze, które mogą połączyć Kołodziejczaka z Ardanowskim. Tylko że Ardanowski, kiedy był ministrem rolnictwa, nie zrobił nic. Kiedy my składaliśmy wniosek do UOKiK-u o to, by największa firma produkująca w Polsce mięso, Animex, nie przejmowała Pini Polonia. Tylko żeby właśnie wtedy państwo zareagowało albo pomogło rolnikom stworzyć spółdzielnię, przejąć ten zakład. Nie zrobił Ardanowski nic, czyli przyczynił się do monopolizacji żywności. Trochę panu przykro jest, że już pan nie jest najbardziej radykalnym przedstawicielem polskiej wsi. Na przykład oszukana wieś. Mnie kompletnie. To są radykałowie, którzy chodzą z jajami. Panie redaktorze, kiedy... Trochę pan im zazdrości, że tak funkcjonują media? Panie redaktorze, dziś każdy, kto staje w obronie polskiego rolnictwa, jest moim przyjacielem. Czyli oszukana wieś to są sojusznicy Michała Kołodziejczaka. Panie redaktorze, każdy, kto przekonał się, że PiS niszczy polską wieś, że ta polityka kopania dołków przed nami, wpychania nas w te dołki, bo tak PiS zaczął to robić, i utrzymywania jakimiś datkami socjalnymi czy zapomogami, tworzenie tej fikcji, którą oni zaczęli robić, i każdy, kto się temu przeciwstawi, jest moim przyjacielem, i dziś takich przyjaciół w Polsce jest coraz więcej. Co ciekawe, wielu przed rozpoczęciem rozmów z politykami PiS-u mówiło, że Agrounia jest zbyt radykalna, że boją się współpracować, bo to jest radykalne. Kiedy sami zaczęli być dociskani do ściany przez te puste rozmowy z PiS-em, to stali się radykalni, i ja to popieram. Ja to popieram, bo to jest dzisiaj jedyna siła, żeby Polacy, nie tylko rolnicy, postawili się tej arogancji władzy, która chce uzależnić nas od zasiłków i powiedzieć, że dobrobyt to będzie budowany przez pomoc socjalną. Nie. Dobrobyt będzie budowany w Polsce ciężką pracą, którą proszę nam pozwolić wykonywać. To jest skandal, że w Polsce praca na swoim przestaje się opłacać. I musimy już kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Michał Kołodziejczak, lider Agrounii, był gościem Radia Z. Dziękuję i miłego dziękuję dnia. Dziękuję serdecznie. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.